trudno jest w kilku słowach opowiedzieć to, co ja przeżyłam w ciągu 6 lat. Jak wybuchła wojna, ja miałam 10 lat i mieszkałam w Warszawie, w dzielnicy żydowskiej. Tam w ogóle, tam gdzie ja mieszkałam, ja w ogóle nie znałam nie Żydów. W 1939 roku Warszawa została bombardowana. Jednocześnie Polskę zajęli z jednej strony Rosjanie, a z drugiej strony Niemcy. Myśmy mieli farbiarnię i gląsownię skór. Przyjechała ciężarówka, kazali mojemu ojcu wyciągać towary. Przy tym go bardzo pobili. Jak wrócił do domu, był pełen zakrwawiony cały czas i uciekł na rosyjską stronę. Na początku uciekł sam, bo nie wiedział, jak on się tam urządzi. Ale po krótkim czasie on nas tam sprowadził. To był Czyżew. To jest bardzo blisko Treblinki, niedaleko rzeki Bugu. Było nam tam nieźle. On pracował. Ja chodziłam do rosyjskiej szkoły, uczyłam się rosyjskiego, białoruskiego. A oprócz tego tam się nauczyłam też jidysz. Bo tam, w tym małym miasteczku, dzieci nie mówiły po polsku, tylko mówiły po żydowsku. Mieszkałam tam niecały rok. W pewnym momencie mojego ojca wzięto do rosyjskiej armii. Jak on był na tych ćwiczeniach, to wybuchła wojna między Niemcami i Rosjanami. A myśmy byli bardzo blisko granicy. Ojciec został zabity, ja nawet nie wiem dokładnie, gdzie i co, bo są różne pogłoski. Myśmy z mamą zostały tam same. Niemcy tam byli, kazali całej ludności tego miasteczka stawić się na takim placu przy kościele. To był 41 rok, lato 41 roku. Był gorący dzień, to moja mama mi powiedziała, zostań lepiej, ty nie idź na ten plac. Ja zostałam w domu w piwnicy razem z moim kuzynem. Cała ludność została zebrana na tym placu. Wybrali 100 osób, żeby zostawić ich w Czyżewie, a wszystkich innych mieli posłać do pracy w okolicy. Moja matka, ją wzięli tak jak gdyby do wysłali, mieli ją wysłać gdzieś do pracy. Wiedząc o tym, że ja jestem, zostałam tam w tym domu, w tej piwnicy, doszła do Niemca i powiedziała mu, słuchaj, ja znam francuski, znam niemiecki, znam rosyjski, znam polski. Czy ty nie uważasz, że ja wam się mogę przydać tutaj do pracy? Bo to ten Niemiec powiedział, tak, zostań. I zostawili 101 osób. Ta cała reszta, którą niby to mieli wysłać do prac, została zabita, zastrzelona w lesie obok. Także cała ta ludność żydowska tego Czyżewa zginęła w lesie. Do dzisiejszego dnia nie ma tam żadnego znaku. Także myśmy postanowiły, że wracamy do Warszawy. A w Warszawie już było getto. Myśmy weszły do getta. Wejść do getta nie było problemu. Problem było wyjście. Pierwsze wrażenie było straszne. Bo widziałyśmy na trotuarach ludzi, którzy umarli z głodu. Głowy, wiesz, takie makabryczne. To był straszny widok. I myśmy z mamą zaczęły się zastanawiać, po co myśmy to zrobiły, ale chciałyśmy być razem z rodziną, bo wiedziałyśmy, że w getcie, nasze mieszkanie jest w getcie i że mamy tam babcię i mamy wujka, z którym razem się wychowałam. Także, a tam w tym Czyżewie byłyśmy same. W tym mieszkaniu, w którym przed wojną było 5 osób, teraz jak weszłyśmy do getta, było 17. Ale to było mieszkanie 3-pokojowe, to nie było to najgorsze. Dzięki temu, że mieliśmy kontakty z Polakami, ale handlowe, tylko handlowe, bo żadnych przyjaźni nie było, znajomych moi rodzice nie mieli. Nie wszystkie skóry Niemcy nam zabrali, bo część ojciec schował. Także teraz mój wujek, jakoś nie pamiętam, w jaki sposób on to przerzucał na polską stronę, a oni nam za to przynosili jedzenie. Także myśmy osobiście z głodu nie umierali.
Potem Niemcy postanowili, że tych, którzy mieszkają w getcie są, można ich wykorzystać do pracy. To zrobili tak zwane szopy. To były fabryki, które pracowały dla Niemców. Po to, żeby się dostać do takiego szopu, trzeba było płacić. To znaczy, trzeba było płacić łapówkę. Moja mama sprzedała biżuterię i nas przyjęli do pracy do fabryki szczotkarskiej. Ale nawet w tych fabrykach co jakiś czas były tak zwane akcje. Kazali wszystkim pracownikom stawić się na podwórku i oni szukali, czy nie ma wśród pracowników małych dzieci albo starych. I naprawdę moja mama bardzo się o mnie martwiła, bo ja miałam wtedy 14 lat, byłam niewysoka, wyglądałam na mniej niż miałam. To ona mi wkładała, wiesz, swoje pantofle na wysokim obcasie. Czesała mnie, robiła mi taką fryzurę wysoką, malowała mi usta i jakoś przechodziło to wszystko. Ale 18 sierpnia 1942 roku była tak zwana, taka jedna z wielkich akcji i wtedy Niemcy kazali nam stanąć jeden za drugim. Moja mama stanęła pierwsza, ja byłam za nią i ona się odwróciła i widziała, że za mną są dzieci mniejsze ode mnie. To ona mówi, wiesz, na tle tych dzieci ty też wyglądasz jak dziecko. To niedobrze, zamienimy się miejscami. Tego dnia Niemcy w ogóle nie szukali ani starych, ani dzieci, tylko krzyczeli links rechts, links rechts. Kto poszedł rechts, poszedł do Treblinki, kto poszedł links, został na miejscu. To, że ona się ze mną zamieniła miejscami, wpłynęło na to, że ją wzięto do Treblinki, a ja zostałam. Także ja już zostałam bez ojca i bez matki. No i wtedy moja rodzina zaczęła robić wysiłki, żeby mnie wyciągnąć z getta. W marcu 1943 roku, niecały miesiąc przed wybuchem powstania w getcie, załatwili, ja nie wiem dokładnie jak to szło, bo mnie nie opowiadano, ja byłam dzieckiem i bano się, że jak mnie Niemcy złapią, że ja mogę coś opowiedzieć. Także ja nie wiem jak to było, ale to było na pewno zorganizowane między Polakami a Żydami, bo ze strony getta przede wszystkim czekano na noc, kiedy nie będzie księżyca, żeby było ciemno. Poza tym godzina musiała być późna, policyjna, bo do 9 Polacy mogli się kręcić. Od 9 była godzina policyjna i nie wolno było wychodzić na ulicę. Od strony getta można było postawić drabinę, bo Niemców w getcie wieczorem nie było. Ty rozumiesz? Także podstawili mi drabinę, ja też wspięłam się na tą drabinę, wlazłam na górę, tam na te, to przeszło 3 metry, zdaje się, był mur. W każdym razie dwa razy wchodziłam na górę i dwa razy ten Polak, który miał na mnie czekać po drugiej stronie, dał mi znak, żebym nie zejść z powrotem. Za trzecim razem skoczyłam i ten Polak mnie złapał, bo to nie można było tak. On mnie złapał i zaprowadził mnie do domu naprzeciwko i tam miałam przenocować. Nazajutrz z rana ktoś miał mnie wziąć. Dostałam się do bardzo porządnej polskiej rodziny. On był tramwajarzem, on był konduktorem w tramwaju i oprócz tego miał taką nielegalną wytwórnię oleju. Oni mieli małe dziecko, 3-letnie dziecko. I potrzebowali kogoś, żeby trochę oni wychodzili do pracy. Potrzebowali kogoś, żeby trochę pomagał tym w gospodarstwie, żeby się zajmował dzieckiem. A poza tym to była bardzo szlachetna rodzina, która mnie do siebie przyjęła i ja naprawdę tam czułam się jak u siebie w domu. Oni narażali życie swoje i swojego małego dziecka, bo gdyby się ktoś dowiedział, że trzymają żydowską dziewczynkę, to by zabili całą rodzinę. Całe mieszkanie to był jeden pokój, ale przez to małe mieszkanko
przewinęło się 18 żydowskich dzieci, bo ona wyciągała dzieci z getta. Pani Majewska ona się nazywała. Ona szukała Polaków, którzy byli gotowi wziąć do siebie dziecko. Także jak ona miała taki adres, że ktoś chciał dziecko, to ona dzwoniła do getta. W getcie były telefony. Z getta można było dzwonić na ryjską stronę. Tylko, że na ogół Żydzi nie mieli do kogo dzwonić, bo nie mieli takich ani znajomych, ani przyjaciół. Jak wybuchło Powstanie Warszawskie, to mnie złapano. 18 sierpnia 1944 roku, dosłownie 2 lata po tym, jak moją mamę wzięli, tego samego dnia ja idę z grupą Polaków, jestem pewna, że idę do Treblinki. I ja szłam w tym szeregu i płakałam. Płakałam, bo sobie pomyślałam, dlaczego ja nie zginęłam razem z moją mamą tego 18, 2 lata temu? Po co ja się jednak męczyłam przez te 2 lata sama? No ale nic, idę. I tak jak szłam i płaczę, to doszedł do mnie jeden z tych też złapanych. To był polski policjant, ale on nie był w swoim mundurze. I on się pyta, dziecko, co ty tak płaczesz? To ja tam mu opowiadam, mama ciężko chora w szpitalu, ojciec zabity na froncie. To on do mnie, teraz ja jestem sama. To on mówi, wiesz co, my nie mamy dzieci. Wyrzuć swoją metryczkę, my wyrzucimy nasze dokumenty i jak przyjedziemy do obozu, to powiemy, że ty jesteś naszą córką. Słuchaj, ja nie miałam nic do stracenia. Tą fałszywą metryczkę mogłam wyrzucić. I wysłano nas do obozu pracy między Lipskiem a Drezdem. Myśmy tam pracowali. Głodu nie było, kartofle żeśmy dostawali. Ten Niemiec, który tym wszystkim kierował, to był starszy człowiek i on chodził z laską. Jak myśmy chodzili do pracy, to on wszystkich walił tą laską. Do tego stopnia, że kilka osób poszło do szpitala i nie wróciło. Myśmy tam byli do 1 maja 1945 roku. Wojska rosyjskie wkroczyły do naszej miejscowości, która się nazywała Oszac. Te wyzwolenie to ja w ogóle byłam szczęśliwa, bo ja uważałam, że co znaczy Rosjanie przyszli, to jest taki cudowny naród i tak dalej. Ja pamiętam, że w getcie, jak byłam jeszcze, to opowiadano, że Stalin wydał odezwę do partyzantów rosyjskiej, żeby przyjmowali Żydów, żeby ich chronić przed śmiercią. Także uważałam, że Rosjanie to są anioły, ale okazało się, że nie tak bardzo. Jak nas wyzwolili tego 1 maja, to nas zaprosili na taką kolację. Ja chciałam iść tam, moja ta mama też niby to chciała iść, ale ten policjant, ten on nienawidził Rosjan. I on powiedział, niech te Rosjanki sobie idą, a wy nie pójdziecie. I kazali nam przedtem iść pomagać im tam gotować, przygotować te przyjęcie na 1 maja, a potem jesteśmy zaproszone na przyjęcie. Ale on nam nie dał iść. Myśmy nie poszły, tylko poszły te Rosjanki. I potem okazało się, że oni je gwałcili. Myśmy, proszę ciebie, słyszeli w nocy te krzyki, jakie wrzaski. Oni gwałcili ich, te krzyczeli z Niemcami, to wyście mogli się pieprzyć, a swoim braciom nie dajecie. W 1945 roku, 1 maja, zostałam oswobodzona. Ja sobie wyobrażałam po wojnie, że nikogo nie spotkam, bo wiedziałam, że na ryjskiej stronie jest wujek. Ale jak ja byłam w tym Drezdnie, w tym obozie, zanim nas wysłali do tego Oszac, zanim nam to była komisja lekarska, kazali nam się rozebrać do naga. I takie były nieprzyjemne uwagi na mój temat, bo ja byłam jeszcze dziewczynką, to mnie łapali za piersi i się śmieli, wiesz, że jeszcze nie były takie dojrzałe te piersi i tak dalej. Ja sobie wyobrażałam w tym momencie, że mój wujek,
jak nie może przejść takiej komisji lekarskiej, jak nawet przywieźli go do tego Drezyn, to tam go złapią i zobaczą, że on jest Żydem. I teraz zastanawiałam się, co z sobą zrobię. Mogłam mieszkać z moimi tymi rodzicami, niby to. Oni mnie chcieli zaadoptować i mogłabym chodzić do szkoły, oni byli zamożni i oni mnie bardzo lubili, ale co, ja bym musiała całe życie udawać, że ja nie jestem Żydówką. Ale na szczęście, jak przyjechałam do Warszawy, poszłam do pani Majewskiej, powiedziała mi, że mój wujek żyje i ciotka żyje. Jak wojna się skończyła, ja miałam 16 lat i miałam skończone tylko 4 klasy. Ale co był problem? Myśmy nie mieli gdzie mieszkać. Mój wujek znalazł jakieś mieszkanko na wsi, w takim domu z drzewa, że latem było można tam było wytrzymać, ale zimą było strasznie zimno. A dla mnie znaleziono, że ciocia miała jakąś koleżankę, która miała jeden pokój w Łodzi, i ona była gotowa wziąć mnie do siebie. Ja z nią spałam w jednym takim łóżku, może trochę szerszym od tego, ale chodziłam do szkoły. Tymczasem moja ciocia prosiła mnie, ty jesteś w Łodzi, to jest duże miasto. Każdego człowieka, którego spotkasz, pytaj się, czy nie słyszał o jakimś mieszkaniu, bo ja z tym dzieckiem tutaj zamarznę na zimą. I ja rzeczywiście każdego człowieka, którego spotykałam, pytałam, czy ma jakieś mieszkanie. Którego dnia przychodzę do mojej tej koleżanki, którą razem mieszkałam i siedzi tam bardzo przystojny polski oficer. Ja tak jak każdego, tak się pytałam jego też. Pytam się, może słyszałeś o jakimś mieszkaniu dla małej rodziny? To mówi, tak, ja mam mieszkanie, 2 pokoje z ubikacją, z wszystkimi wygodami, ale jest jeden warunek, musisz się ze mną pobrać. Pierwszy raz mnie widział. Naturalnie to był dowcip. Koniec, to był mój przyszły mąż. Myśmy od pierwszej chwili, jak były tylko możliwości jazdy do Polski, to myśmy jako wolontariusze prowadzili grupy młodzieży izraelskiej do Polski. Opowiadaliśmy tam o naszych przeżyciach. Byliśmy tam przeszło 30 razy. Myśmy brali urlop z pracy po 3-4 razy do roku. Widzieliśmy, że bardzo często zimą albo jesienią, kiedy w Polsce jest zimno, bardzo ciężko było opowiadać o tym, co się tam zdarzyło. Bo w Treblince niczego nie ma, nie ma budynku żadnego. To wszystko się trzeba opowiadać na otwartej przestrzeni. Także mój mąż powiedział, że to jest niemożliwe. W Majdanku i w Oświęcimiu zostały jeszcze krematoria, zostały jeszcze baraki, a tutaj nie ma nic. Tu jest piękny memoriał. Te kamienie są bardzo wzruszające, ale tu trzeba uruchomić całą fantazję, żeby wyobrazić sobie, co tutaj się stało. Ale on mówi, nawet kamienia węgielnego nie dożyje. Ja mu powiedziałam, wiesz co, kamień węgielny to nie jest taki duży wydatek. Poszliśmy do takiego jednego, który robi, wiesz, na cmentarzu robi te różne kamienie. Zapłaciliśmy mu $1000 i wybraliśmy bardzo duży taki kamień. I na tym napisane była dzień rocznicy powstania w Treblince. Było odsłonięcie tego kamienia. Na tym kamieniu jest napisane, tu powstanie Centrum Edukacji o Zagładzie, która była w Treblince. Słuchaj, na razie na tym się skończyło. Co prawda w tej chwili rząd wygląda na to, że jest dosyć przychylny, i że chyba coś tam jeszcze powstanie, ale czy to będzie za moich czasów, to ja nie wiem.